Witam w drugiej części dotyczącej tak zwanych punktów przywracania systemu operacyjnego Windows 8. Tutaj widzimy, że punkt został utworzony. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobiłem, to obejrzycie część pierwszą. I teraz wystarczy zamknąć. I tutaj, jeżeli chcielibyśmy teraz przywrócić do tego punktu, który utworzyliśmy, to mamy takie coś jak przywracanie systemu. Pokaże nam się kreator, naciskamy dalej i teraz widzimy mój punkt przywracania, naciskamy dalej. I teraz widzimy, komputer zostanie przywrócony do stanu, w którym znajdował się przed zdarzeniem wymienionym w poniższym polu opisu. I zakończ. I następuje przywracanie systemu.